Cześć, nazywam się Angelika Dam, to jest w kontekście literatury i dziś opowiem o trenach Jana Kochanowskiego. Po raz pierwszy treny wydane zostały w drukarni Łazarzowej w 1580 roku i jak pewnie wiecie, przyczyną powstania trenów była śmierć ukochanej córki Jana Kochanowskiego, Orszuli Kochanowskiej, która zmarła po 30 miesiącach życia, prawdopodobnie w roku 1578 lub 1579. Warto jednak pamiętać, że w tym okresie Kochanowski borykał się nie tylko ze stratą właśnie tej ukochanej córeczki, ale także ze stratą brata Kaspra Kochanowskiego, ale też po śmierci Orszuli umiera jej siostra Hanna, której zresztą Kochanowski poświęca czterowersowe epitafium, które znalazło się w drugim wydaniu trenów z 1583 roku. W momencie pisania trenów Jan Kochanowski był twórcą dojrzałym, który osiadł już w Czarnolesie, zakończył etap dworski swojego życia i twórczości, wziął ślub z Dorotą Podlodowską i prawdopodobnie myślał, że w sposób szczęśliwy dokończy swoje życie. To marzenie o szczęściu okazało się niemożliwe do spełnienia. Zanim jednak rozpocznę omówienie trenów, chciałabym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Twórcy renesansowi za jeden z postulatów swojej twórczości uważali naśladownictwo twórców antycznych. To dlatego chętnie przejmowali od nich schematy kompozycyjne, figury stylistyczne czy określone zwroty. Te elementy takich zapożyczeń znajdziecie nie tylko w trenach Jana Kochanowskiego, ale też między innymi w pieśniach. Tren był gatunkiem znanym już w starożytności. Antyczni twórcy poświęcali treny jakimś wybitnym postaciom. Nowatorstwo Kochanowskiego polega na tym, że bohaterką trenów uczynił on swoją maleńką córkę Orszulę Kochanowską. Oznacza to, że do rangi ważnego wydarzenia Jan Kochanowski podniósł swoją prywatną stratę. Tren spokrewniony jest z gatunkiem epicedium, czyli pieśni żałobnej, która także występowała już w antyku. Epicedium był to utwór zwarty, który miał określoną budowę, na którą składało się exordium, wyjawienie przyczyny bólu, laudatio, wyliczenie zasług zmarłego, comploratio, czyli opłakiwanie, consolatio, czyli pocieszenie i exhortatio, czyli napomnienie. Pomimo tego, że treny Kochanowskiego nie są utworem zwartym, bowiem jest to cykl, na który składa się 19 utworów, to wszystkie te elementy, o których przed chwilą powiedziałam, znajdziecie w całym tym cyklu. Należy pamiętać o tym, że Orszula Kochanowska nie jest jedyną bohaterką trenów, bowiem bardzo ważną postacią całego cyklu jest sam Jan Kochanowski. Ja dzisiaj zwłaszcza skupię się na tych trenach, które będą nam pokazywały to, co dzieje się z poetą, z ojcem po utracie dziecka. Nie wiemy dokładnie, czy dzisiejsze ułożenie utworów w tym cyklu odpowiada rzeczywistej chronologii ich powstania. Możemy jednak zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli nie powstawały one dokładnie w tej kolejności, to ich ułożenie tych utworów wynika z tego, w jaki sposób Jan Kochanowski odczuwa stratę dziecka. I tak na początku widzimy, że nie może poradzić sobie z ogromem doznanej przez siebie straty. Następnie jest pełen bólu i cierpienia i pełen jakiegoś takiego buntu wobec sił, które mu to dziecko zabrały. Jesteśmy dalej świadkami jego kryzysu światopoglądowego, filozoficznego i religijnego, by ostatecznie wraz z poetą doznać takiego ukojenia i napomnienia, które płynie do niego z ust matki. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o trenach środkowych, trenie 9, 10 i 11, które będą ukazywać nam kryzys filozoficzny, religijny i światopoglądowy poety. No i oprócz tego powiem jeszcze kilka słów o trenie 19 oraz o trenie 16. Zacznę zatem od trenu 9, który rozpoczyna się od apostrofy skierowanej do mądrości. Podmiot liryczny na początku tego utworu skupia się na wyliczeniu zalet mądrości i wyliczając te zalety jednocześnie charakteryzuje człowieka, który tę mądrość posiada. Dowiadujemy się zatem, że mądrość, którą opisuje Kochanowski, jest taką mądrością, która pozwala wykorzenić wszelkie frasunki, niemal przemienić człowieka w anioła i nawet pozbawić go strachu przed śmiercią. Ta mądrość pozwala człowiekowi w sposób jednaki reagować na to, co w jego życiu dzieje się dobrego i złego. Widzimy zatem, że mądrość, którą opisuje Kochanowski, jest mądrością w typie stoickim. Wyliczenie
zalet tej mądrości prowadzi nas do czterowersowej konkluzji, w której podmiot liryczny wyznaje, że wiele lat spędził próbując jak najbardziej zbliżyć się do tej mądrości, a ostatecznie mądrość ta nie uchroniła go przed odczuwaniem cierpienia, które towarzyszyło utracie dziecka. W tym trenie Jan Kochanowski odwołuje się do filozofii stoickiej, by pokazać bezradność właśnie tych idei filozoficznych w kontakcie ze zwykłym ludzkim cierpieniem. Tren 10 rozpoczyna się od apostrofy, ale tym razem adresatką tej apostrofy jest Urszula Kochanowska. Podmiot liryczny zwraca się do córki, pytając, gdzieś mi się podziała, i poszukuje dziecka w zaświatach pochodzących z różnych systemów filozoficznych i religijnych. I tak zastanawia się, czy może jego córka nie znajduje się w jednej z siedmiu sfer niebieskich, rozważa, czy może już nie przekroczyła rzeki Lethe i dzięki temu nie wie nic o jego płaczu. Rozważa także chociażby to, czy nie zamieniła się w słowika, niczym w Metamorfozach Owidiusza. Ostatecznie poszukuje jej także w chrześcijańskim czyśćcu. To nagromadzenie pytań retorycznych z jednej strony pokazuje nam bezsilność i bezradność podmiotu lirycznego, ale z drugiej strony pokazuje jego biegłą znajomość tego, w jaki sposób wyglądały zaświaty w różnych właśnie systemach filozoficznych i religijnych. Te poszukiwania kończą się takim dramatycznym wezwaniem podmiotu lirycznego z prośbą o to, by dziecko stawiło się przed ojcem w jakiejkolwiek postaci. Jednak ważniejsze dla nas jest to, co pada przed tym wezwaniem. Podmiot liryczny mówi do córki, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, to ujawnia nam, że podmiot liryczny wątpi w to, że człowiek po śmierci trafia do jakiejkolwiek krainy zmarłych. Możemy zatem przypuszczać, że skoro u podmiotu lirycznego występuje to zwątpienie, to mierzy się on z pewnego rodzaju kryzysem religijnym. Tren 11 rozpoczyna się od słów Fraszka Cnota. Podmiot liryczny posiłkuje się tutaj parafrazą słów Brutusa po to, by pokazać wspólnotę losów. Zarówno Brutusa, jak i Jana Kochanowskiego cnota nie uchroniła przed ostateczną porażką. W utworze tym podmiot liryczny zastanawia się nad tym, czy kogokolwiek uratowała jego dobroć i pobożność. Zwraca uwagę na to, że nieznajomy wróg, być może los, przeznaczenie, miesza w ludzkim życiu i nie zważa na to, czy człowiek ostatecznie był dobry czy zły. Wskazuje jednocześnie pewien błąd ludzki. Zwraca uwagę na to, że człowiekowi wydaje się, że ma wpływ na swoje losy, jednak tak w rzeczywistości nie jest. W końcowej części tego utworu podmiot liryczny zwraca się do żałości, pytając, co mi czynisz. W ten sposób uświadamia czytelnikowi, że wie doskonale o tym, że to utrata dziecka powoduje w nim zmianę sposobu widzenia. To cierpienie powoduje, że wszystko to, w co wierzył dotychczas Kochanowski, traci na wartości. W ciekawy sposób refleksję nad światopoglądem Kochanowskiego ukazuje tren 16. Podmiot liryczny na początku tego utworu zwraca uwagę na to, że to cierpienie, którego doświadcza, powoduje nie tylko, że nie może tworzyć, ale ma wrażenie, że jest bliski śmierci. Jednocześnie zastanawia się, czy to, co dzieje się wokół niego, jest prawdą, czy może tylko snem. W dalszej części tego utworu podmiot liryczny mówi o błędzie ludzkim. Zwraca uwagę na to, że łatwo jest nam popisywać się rozumem wtedy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. Zwraca uwagę czytelnika na postać Cycerona, ważnego dla siebie myśliciela, który też przecież nie potrafił zachować się tak, jak mówił w momencie, kiedy dopadły go kryzysowe sytuacje. Jan Kochanowski zwraca uwagę na trzy epizody z życia Cycerona. Na moment, kiedy utracił córkę, na moment, kiedy został wygnany ze swojego miasta oraz na moment, kiedy musiał oddać życie. Pomimo tego, że Cyceron był stoikiem, to w tych sytuacjach nie potrafił swoim zachowaniem zaprezentować właśnie postawy stoickiej. Utwór ten jednak nie jest krytyką Cycerona. Podmiot liryczny wykorzystuje tę postać, by pokazać, że to, co sam odczuwa, jest uniwersalnym doświadczeniem. Skoro taki myśliciel jak Cyceron mógł popełnić błąd, to czemu nie mogło przydarzyć się to Kochanowskiemu? W końcowej części utworu podmiot liryczny zwraca się do czasu z prośbą o zaleczenie ran. Na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o trenie 19, czyli trenie, który kończy cały cykl. W tym utworze Jan Kochanowski doznaje pocieszenia, ale też napomnienia, które płyną z ust matki. Na początku tego utworu podmiot liryczny opisuje, że długo nie mógł zasnąć, a wreszcie, kiedy udało mu się to zrobić, przed jego oczami pojawiła się jego matka, która
trzymała Urszulę na ręku. To jest bardzo ważne, że postacią, która będzie w tym trenie zwracała się do Kochanowskiego, jest jego matka, bo przecież w literaturze widzimy wiele takich przykładów, w których właśnie to matka odpowiada za to, by nauczyć swoje dziecko pewnych umiejętności, by dać mu pewną lekcję. Tak jest też w tym przypadku. Matka, zwracając się do Kochanowskiego, będzie występowała z upomnieniem i ostatecznie doprowadzi do przemiany Jana Kochanowskiego. Przede wszystkim kobieta mówi synowi o tym, że śmierć nie kończy życia, a zmarli żyją życiem nawet lepszym niż to życie ziemskie. Zwraca uwagę na to, że gdyby Urszula żyła, to nie czekałaby ją wcale radość, ale cierpienie, które wiąże się z losem ludzkim i też losem kobiety. Matka mówi Janowi, że czas jest doktorem, to on uleczy rany i na koniec występuje z chrześcijańskim przesłaniem. Mówi o tym, że to Bóg rządzi losem człowieka, a więc zsyła na niego tyle cierpienia, ile jest on w stanie unieść. Cała wypowiedź matki ma pokazać Janowi, że jego cierpienie nie jest wyjątkowe, że to, co przeżywa, jest składnikiem losu wielu ludzi i dlatego powinien ludzkie przygody ludzko nosić. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że omówienie tych kilku trenów będzie dla Was przydatne i że wykorzystacie treny chociażby w swoich rozprawkach maturalnych. Jednocześnie zapraszam Was już na kolejny film, w którym opowiem w kilku słowach o pieśniach Jana Kochanowskiego. To dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.